Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny film i tym razem będzie to Dzień z życia. Kochani, tak jak sobie wczoraj zaplanowałam, dzisiaj zaczynam nagrywać film, bo nie wiem, jak będzie z filmem w weekend z racji tego, że są święta. Nie wiem, czy będę miała przestrzeń, żeby coś nagrać, a może coś będę nagrywała po prostu w weekend. Nie wiem, zobaczę. No a z uwagi na to, że dzisiaj będę miała też taki dzień, w którym jadę do Katowic i teraz zaraz zaczynam pracę, więc przez 8 godzin będę skupiona, wiecie, na siedzeniu przy biurku i ogarnianiu różnych spraw. No to pomyślałam, że może uda mi się tutaj coś takiego relaksującego ogarnąć. Chciałam w ogóle nagrywać przez ten tydzień taki a la vlogster, czyli codziennie filmy tak jak przy vlogmasach. Niestety w poniedziałek się gorzej czułam, we wtorek, to znaczy wczoraj się już tak czułam lepiej, ale to nie była moja forma. Po prostu stwierdziłam, że po pracy po prostu skupię się na myciu okien. Cały dzień po prostu miałam odpalone słuchawki, bo wszystko mnie rozpraszało, to znaczy odpalone słuchawki, odpalony audiobook w słuchawkach, bo wszystko mnie rozpraszało i takim właśnie sposobem skończyłam czytać dwie książki, Iron Flame i Władcę Gniewu, o których pewnie Wam albo w tym filmie coś powiem, albo w podsumowaniu zobaczymy, jak się to wszystko potoczy, ale właśnie wczoraj się skupiłam na już takich przygotowaniach ostatnich do zbliżających się świąt. Nie robiłam żadnych jakichś takich, wiecie, ogromnych zmian, tak jak przy świętach Bożego Narodzenia. Dzisiaj albo jutro, prędzej jutro już powyciągam jakieś tam ozdoby, żeby były, żeby chociaż trochę poczuć klimat zbliżającej się już wiosny, to znaczy wiosnę mamy, ale wiecie, chodzi mi tutaj konkretnie o pogodę, no i oczywiście świąt, które będą w najbliższy weekend. Więc doszłam do wniosku, że dzisiaj tak właśnie luźno sobie pogadamy, taka namiastka vlogmasów, tylko w tym przypadku vlogstera. No i niestety nie udało mi się zorganizować takiego nagrywania dzień w dzień, ale też doszłam do wniosku, że może nie, to jakby nie teraz, nie ten czas. Może sobie takie wyzwanie zrobię po prostu bez żadnej okazji, bez żadnych świąt. Później, nie wiem, w kwietniu, w maju, czy coś. W ogóle mam też w planach zorganizować maraton, ale wiecie, moje plany są zawsze bardzo takie rozległe i bardzo dużo ich mam, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. W każdym razie, kochani, widzicie, tak patrzę teraz w podgląd, że jestem taka lekko jeszcze zaspana, bo jest dość wcześnie. Ja właśnie siadam tutaj do komputera i zanim się zaloguję, to chciałam się z wami przywitać. Włosy mam w takim totalnym nieładzie, ale spoko. I w ogóle, jak tak sobie tutaj teraz rozmawiamy, to dzisiaj jadąc do Katowic, nie wiem, czy nie wstąpię do Rossmana, bo już mam bardzo dużo odrosty i ostatnio widziałam, że mojej farby już nie ma. Mi została jeszcze jedna paczka z moim kolorem. Nie wiem, czy wycofują ten kolor, czy w ogóle wycofują całą linię, czy będą zmieniali szatę graficzną, nie mam pojęcia, ale nie ma mojej farby i zastanawiałam się, czy zafarbować sobie włosy jeszcze na ten kolor, który mam aktualnie na głowie, czy poeksperymentować troszeczkę z tym rudym. Ostatnio bardzo mi się podoba taki bardziej wiśniowy rudy, taki, wiecie, bardziej wpadający w czerwień. Nie wiem, jak to się będzie zachowywało na moich włosach, bo moje włosy naturalnie są właśnie blond i tutaj jak tylko mi włosy rosną i robi mi się właśnie już odrost, to po prostu dziwnie to wygląda. I nie wiem, a z drugiej strony podobają mi się takie właśnie bardziej rudawo-brązowe włosy, tylko boję się, że jak sama sobie nałożę farbę, to wyjdzie mi brąz, a tego bym nie chciała, więc mam takie rozkminy ostatnio przez kilka dni. Więc zobaczymy. Zaczynamy sobie ten dzień z życia. Dawno nie nagrywałam takiego luźnego dnia. Z Adamem ostatnio byliśmy na Dune i zaczęliśmy oglądać w ogóle fajny serial, ale Adama dzisiaj nie ma i nie wiem, czy uda mi się nagrać coś, bo wolałabym po prostu z nim zrobić taką pogadankę filmową, żeby już tradycji stało się zadość. Zobaczymy, o której wróci z pracy, bo może jeszcze uda mi się go złapać. Ale teraz już patrzę na zegarek i muszę się zalogować, bo chcę dzisiaj z pracy wyjść wcześniej, no bo mam kilka spraw do załatwienia w Katowicach. No i po prostu trzeba się ogarnąć. Także tak, kochani, zaczynamy. Zaczynamy wspólny dzień. Thank you.
Słuchajcie, właśnie wróciłam do domu i przyszły mi w ogóle dzisiaj kosmetyki. Takie trzy. To jest róż, to jest błyszczyk, a to jest żel, ale myślę, że to też jest odżywka do brwi i do rzęs. I to jest z firmy New Wemper Beauty. Słuchajcie, nie wiem, co to jest za firma. Nigdy z niej nie miałam żadnych kosmetyków i właściwie zamówiłam tylko i wyłącznie dlatego, że Adam mi powiedział: hej Agnieszka, są jakieś kosmetyki w promocji i czy ci wziąć? Ja mówię, a weź, spróbujemy. I zazwyczaj ja, słuchajcie, z błyszczyków nie korzystam. Używam tylko Carmexa na usta i ewentualnie szminkę od wielkiej jakiejś imprezy czy coś w tym stylu. Róż chciałam wypróbować, bo mam jeszcze z Lumene, z kalendarza adwentowego, właśnie taki róż w płynie i bardzo, bardzo go lubię i sobie go tak troszeczkę, wiecie, dozuję. Nie chcę go bardzo szybko wyciaprać. Wypaćkać. W każdym razie zamówiłam sobie i w sumie bardzo fajny odcień jest tego różu. I dzisiaj sobie pomalowałam też usta z tego błyszczyka. I powiem wam tak, że ja bardzo szybko zjadam błyszczyki, ale ten, pomimo tego, że jest taki lepki i daje taki fajny efekt na ustach, to nie mam takiego poczucia, że chcę go od razu zjeść. To znaczy, trochę się klei, ale to nie jest takie klejenie się ust i naprawdę bardzo ładny kolor daje, taki naturalny. Nie jest taki, wiecie, bardzo wyraźny, wręcz fajnie podkreśla usta. Więc chciałam wam tutaj właśnie takie polecanko. Nie wiem, czy mieliście coś z tej firmy, czy korzystaliście, ja tam widziałam jeszcze kilka innych rzeczy, no ale te kosmetyki naprawdę się opłacały, one tam grosze kosztowały. Nie wiem, w jakiej są cenie regularnej, bo nie sprawdzałam, ale tylko chciałam wam dać znać, że właśnie coś takiego mam i może zaraz nałożę ten błyszczyk i wam pokażę i pokażę wam też zrobię wam swatcha na ręce, jak wygląda ten róż. Słuchajcie, światło już nie to, tak patrzę w podgląd, więc nie będzie za bardzo widać tego koloru, ale tak mniej więcej się to prezentuje. Tak jak mówię, on się klei, to nie jest tak, że ten błyszczyk jest taki, wiecie, świecący, ale nie klejący, ale nie przeszkadza mi to i to jest okej. Więc mam nadzieję, że będę z niego korzystała i teraz pokażę wam, jak wygląda ten róż. I sobie tak pociapię. Taką kropeczkę zrobiłam. I tutaj akurat go dużo dałam. Tak wiadomo, że jak gąbką będę go rozprowadzała, to zupełnie inaczej będzie wyglądał, ale ostrość, o jest. Tak to się mniej więcej prezentuje. Myślałam, że będzie może za bardzo różowy dla mnie, ale jest podobny do tego, co mam na skórze. Jeszcze dojdzie fluid, więc myślę, że będzie spoko. Także jestem zadowolona z tych kosmetyków. Jak będę je dłużej testowała, to wam dam znać. I w ogóle ostatnio odkryłam, teraz akurat już już ten makijaż jest po całym dniu, ale ostatnio sobie kupiłam taką nową, małą paletkę z PASA i była jakaś promka właśnie w Hebe, jak się kupi dwie rzeczy z danej marki, to tam druga wychodziła chyba 80% taniej, więc wzięłam sobie właśnie taką paletkę i ma przepiękny w ogóle taki brokat i tak, ma trzy takie kolory z brokatem, z czego jeden używam tutaj na kości policzkowe, a drugi właśnie uwielbiam sobie robić na oczach i się tak pięknie holo mieni. Dawno się nie jarałam kosmetykami, więc teraz tak, przychodzę do was z takimi nowościami. I słuchajcie, mam tutaj taką przesyłkę, którą dostałam i odebrałam właśnie z paczkomatu. I otworzę ją razem z wami. Tutaj otwieram, więc robię unboxing. Wiem, co jest w środku. W ogóle przepiękna koperta, taka różowiutka. A, słuchajcie, jest to bliźniaczy płomień Maxa Kuznowicza od wydawnictwa WAB. Nawet nie wiecie, jak bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj mam przepiękną dedykację od Maxa. Zaraz sobie ją przeczytam, bo tak sobie to zachowam dla siebie. Ale słuchajcie, to jest książka, debiut literacki Maxa. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że Max spełnił swoje marzenie. Będę na pewno czytała Bliźniaczy Płomień i po prostu wzruszenie mnie łapie, kiedy sobie myślę właśnie, że Max o tym marzył i to zrobił. W ogóle strasznie mnie rozczula, kiedy moi bliscy spełniają swoje marzenia i wiecie, pracują nad tym. No, no, strasznie mnie to cieszy, naprawdę. Nawet nie wiecie, jaka jestem szczęśliwa, no. Ojejku, teraz dopiero widzę, że z tyłu są takie kropeczki mieniące się. Wow, widzicie? Widzicie? O. O, ale czad, Boże. Ojejku, jejku. Nie wiem, czy Max to ogląda, ale w każdym razie gratuluję ci, kochany.
Słuchajcie, także taki unboxing. I ostatnio, będąc w ogóle na targach książki w Katowicach, weszłam, słuchajcie, tam dosłownie na 20 minut, bo przez cały dzień się dość kiepsko czułam, jeszcze montowałam dla Was film w niedzielę. I nie byłam pewna, czy jechać na te targi do Katowic, czy nie. W sobotę widziałam, że było mnóstwo ludzi, więc odpuściłam i mówię, no ewentualnie w niedzielę. No ale cały dzień wiadomo, jak to było, już Wam powiedziałam. I potem tak z Bartkiem dopiero rozmawialiśmy i Bartek mówi, a, że on tam tak będzie po drodze, więc wstąpi właśnie jeszcze do Centrum Kongresowego. No i ja skończyłam montować, dodałam Wam film i mówię, a w sumie już się czuję troszeczkę lepiej, więc się przejadę. I dosłownie godzinę przed zamknięciem przyjechałam do Centrum Kongresowego i wystarczyło mi 20 minut, żeby kupić 9 książek. Ja śmiałam się, bo kilka dni wcześniej w ogóle rozmawiałam z dziewczynami z klubu książki i mówiłam im, że ja mam silne postanowienie, że w tym roku nie kupuję nowych książek, ale tam były akurat wydawnictwa... które miały książki, na których mi zależało. I mówię, jak już jestem, to dobra. I słuchajcie, no nie pokażę Wam tych książek tutaj, bo pokażę Wam je w takim book haulu wspólnym i też pokazywałam już je na Instagramie, więc pozwolicie, że przeniosę jednak te tytuły, pokazanie tych tytułów właśnie na taki już book haul, żeby wszystko było w jednym miejscu. Ale tak się z siebie śmiałam, ja mówię, nie wierzę w to, co ja tam zrobiłam. No i przez to, że wychodząc z mieszkania, Adam był właśnie w mieszkaniu, ja mówię, Adam, spoko, kupię maksymalnie 2 książki, bo na 2 mi zależało. No i wróciłam z 2 torbami i Adam tak, chyba się pomyliłaś, chodziło o 2 torby, a nie o 2 książki. No, także to jestem ja. Ale spoko, bo mam silne postanowienie i już pomału sobie ogarniam biblioteczkę. Jeszcze jej nie ogarniam tak, żeby zrobić to bez nagrywania filmu, bo chciałam zrobić reorganizację, to znaczy nagrać film, w którym oglądam sobie te półki i mówię, dobra, tego czytać nie będę, tego. To może być bardzo długi film, ale pisaliście, że chcielibyście go zobaczyć u mnie na kanale, bo nie wiecie, co się kryje za tymi drugimi i trzecimi rzędami. Część książek na pewno spakuję i dam do komórki, bo są to książki takie, wiecie, z jakiejś tam Biblioteki Narodowej, takie starsze książki, które po prostu mam na tej biblioteczce, ich sprzedawać nie będę, a też nie mam jeszcze psychy, żeby się ich pozbyć, tak na zasadzie, wiecie, gdzieś je po prostu wyrzucić czy coś, no jakby nie. Więc na razie tak, to jest ten etap. I te książki gdzieś tam będę wystawiała, więc też dam Wam znać na Instagramie, czy też właśnie pod tym filmem, który będę nagrywała. Myślę, że on pojawi się w kwietniu, bo teraz już mocno się do tego przygotowuję, no ale teraz też święta i wiadomo, inne priorytety. Idę, słuchajcie, zaraz grać, bo umówiliśmy się na wspólne strzelanie w Valo. Moja miłość do... Moja miłość i nienawiść do tej gry cały czas jest... mocna, ale słuchajcie, chciałam Wam też powiedzieć, bo ostatnio mam taką aplikację, z której korzystam i to nie jest żaden sponsorowany film ani nic, tylko chciałam Wam w sumie o niej dać znać, bo zauważyłam, że ostatnio dużo rzeczy mi się w ogóle piętrzy, dużo jakichś tam mam rzeczy do ogarnięcia i doszłam do wniosku, że najwyższa pora po prostu jakoś tak sobie to poukładać, bo wiecie, mam taki jakiś chaos w głowie i nie chciałabym, żeby mi coś umknęło i to nie jest żadna aplikacja, w której, to znaczy jest aplikacja, w której sobie zapisuję rzeczy do zrobienia, ale ona mi tak fajnie porządkuje, już Wam powiem, co to jest. Ona tutaj nosi tytuł Focus to do. Tutaj Wam wkleję na pewno miniaturkę tej aplikacji i to jest tak, jak sobie wchodzicie, to macie taki panel główny i macie dziś, jutro, ten tydzień, zaplanowane wydarzenia, ukończone zadania, można sobie też dodać dodatkowy projekt, jaki chcecie. Ja sobie w sumie te projekty muszę poszerzyć na przykład o BookTube'a, czy Bookstagrama, czy BookToka, żeby to wszystko było w jednym miejscu i żebym miała także, co muszę jeszcze zrobić, jakie mam plany i w ogóle. No i sobie właśnie tutaj tak rozpisuję, co chcę zrobić, co powinnam zrobić. Niektóre rzeczy mam w ogóle dopisane właśnie 10 marca, reorganizacja biblioteczki. Mam też tam inne jakieś takie, wiecie, sprzątanie czy coś. Jak to zrobię, to sobie to odklikuję. Ale co jest fajne i co pozwala mi się właśnie skupić konkretnie na pracy i na odpoczynku, bo w sumie dla mnie najważniejsze było nie tyle, co skupienie się na pracy, bo z tym raczej nie mam zbyt dużego problemu. Bardziej skupienie się na tym, żeby robić sobie przerwy, bo to jest ta metoda Pomodoro, chyba tak, gdzie właśnie jak sobie wchodzicie, tutaj to tło możecie sobie zmienić, akurat tak, wiecie, jesieniara vibe, musiałam sobie takie tło zrobić. No i tutaj akurat mam ustawione, że 5 minut przerwy, 40 minut pracy. No i jak chcę przerwę, no to sobie właśnie tutaj rozpoczynam przerwę i on mi odlicza ten czas, kiedy ja sobie odpoczywam. Potem mi dzwoni i daje, no to już sobie zrobię przerwę, no i teraz mam 40 minut pracy. I póki mi nie zadzwoni,
to nie sięgam ani po telefon, czyli nie przeglądam żadnych social mediów, ani się staram nie rozpraszać, po prostu skupiam się na zadaniu, żeby jak najszybciej je zrobić. I widzę, że mi to pomaga w dokończeniu różnych spraw, po układaniu sobie wszystkiego, więc w sumie, jeżeli szukacie właśnie takiej aplikacji, która Was zmobilizuje do tego, żeby sobie tak to poukładać, no to tutaj Wam polecam, aplikacja jest darmowa, tam są jakieś opcje pro, które można sobie wykupić, ale to, co oferuje w takiej wersji podstawowej, dla mnie jest wystarczające. I słuchajcie, tutaj za wykonane zadania jest takie drzewko. Tutaj akurat mam, o, i tutaj są punkty, które później sobie odklikuję, jak sobie te zadanie zrobiłam, czy też byłam przez ileś tam minut skupiona, i sobie dodaję do tego drzewka i potem będę miała cały las i sobie tam, wiecie, levele uzupełniam. To jest taki już dodatek, ale to zawsze jest takie satysfakcjonujące, że jak coś się zrobi, no to w sumie to się przyczynia do czegoś większego. I to jest też takie bardzo pomocne, no bo ja w sumie pracuję zdalnie, no i mam ten czas, wiecie, 8 godzin, ale też pracuję w domu recenzując książki i też mając inne zlecenia, więc ta moja praca musi być tak mocno skoncentrowana na tym, że ja siedzę i pracuję, bo tak niekiedy bywa, że ja po prostu mam wrażenie, że ja non-stop pracuję, wiecie. A tak naprawdę na przykład, nie wiem, pracowałam jakiś tam czas i później sięgałam po telefon, czy coś w tym stylu, i w ogóle nie odpoczywałam. Więc teraz 40 minut pracy na przykład, jak tam mam jakieś zlecenie, zrobię co mam zrobić w tym czasie, a potem sobie odpoczywam czy coś innego. Także słuchajcie, taka moja polecajka, pogadanka, bo w sumie to zazwyczaj robię, kiedy nagrywam takie właśnie luźniejsze vlogi. I chciałam Wam o tym dać znać. W każdym razie, kochani, to jeżeli chodzi o tę aplikację i taki update w ogóle, co tam. Chciałam Wam też zrobić update filmowo-serialowy, ale Adam wraca, więc może być tak, że na koniec tego filmu jeszcze uda mi się go złapać, o ile nie będzie zmęczony, i chwilę pogadamy sobie o Dune i o Szogunie, bo to są dwa serial i film, który aktualnie ostatnio widzieliśmy i oglądamy. Dobra, oglądamy serial i ostatnio ten film widzieliśmy, więc tutaj fajnie, gdyby Adam też był i się mógł podzielić swoimi spostrzeżeniami. Cały czas się staram podgonić z tym TBR-em marcowym, bo powiem Wam, że jak w lutym przeczytałam 13 książek, tak teraz dopiero w marcu, słuchajcie, mam za sobą 4. No, wolałabym przeczytać więcej. Nie chcę się gonić, nie chcę się, wiecie, tutaj cisnąć, że powinnam przyspieszyć czy coś, nie, bo znowu wpuszczę się totalnie w jakiś zastój czytelniczy, ale jednak cały czas jestem ciekawa tych historii, które sobie dodałam do tego TBR-u i nie chciałabym po prostu tego odpuścić. Więc to taki, wiecie, update życiowo-czytelniczo-kosmetyczny, aplikacyjny, wszystko właściwie. Okej, kochani, bo widzę, że ekipa już czeka, także ja idę grać, relaksować się teraz, a później usiądę jeszcze pewnie do czegoś, co muszę zrobić, ale najpierw muszę odpocząć. Moja głowa musi teraz po prostu przenieść się na jakieś mapy, gdzie będę po prostu strzelała. Udało się? Oła. Czekajcie, ja się przybliżę do Adasia. Powinnam ci namalować tej oczy i tu uśmieszek. Adaś? No. Chcesz nam nagrać? No. To się odwróć. Się nie było nic widać, ale podobał się, no. No. Kochani, przyszłam, żeby się właściwie z Wami pożegnać. Czekajcie, muszę ustawić tą kamerę i teraz to będzie tak dziwnie brzmiało. Żeby się z Wami pożegnać, bo już jest dość późno i jestem zmęczona. A jeszcze jutro czeka mnie robota, ale obiecałam Wam... Czekamy. No. Czekamy, aż Adam się wyzięła. Obiecałam Wam, że zmuszę Adama do tego, żeby nagrać... No. Żeby nagrać nasze... Ale siedzisz tyłem i to jest takie niekulturalne. Dobrze, no.
Żeby nagrać nasze podsumowanie i reakcję na serial, który aktualnie oglądamy, czyli Shogun. I... Buhu! No. I naszą reakcję na Dune. Mhm. Dwójkę. To tak, jeżeli chodzi o Dune, to bardzo nam się podobała. I jakie pytanie, jedynka czy dwójka? Filmowa. Mi się obie podobały, ale dwójka nie była jakaś taka o wiele lepsza niż jedynka. Dla mnie były na tym samym poziomie, bo ja słyszałam różne opinie, że na przykład dwójka jest lepsza. Dwójka jest okiach, ale jest i dla mnie po prostu w dwójce więcej się działo. W jedynce było bardziej takie wprowadzenie tych wszystkich tych rodów i tych zależności, o co w ogóle w Dune chodzi. A w dwójce już po prostu było napierdzielanko. Rachuciachu. Rachuciachu. I ogólnie obie uważam, że są po prostu super. Ale tak jak na przykład też czytałam, że osobom, którym się nie podobała ta pierwsza część, spodoba się im druga. No i tutaj taki wing-wing do mojej mamy, bo jej się pierwsza mojej mamie się pierwsza nie podobała i powiedziałam, że ta druga się jej powinna spodobać, bo tam się już więcej naprawdę dzieje. A z drugiej strony to wygląda jakby był film cały taki nagrany i tylko w połowie ucięty. Cyk. Tak, tak, bo to tak właśnie miało być, tylko że właśnie ja tak to dzielę 1-2, no bo wiadomo, no. Tak to jest w kinie teraz przedstawione. Ale ogólnie... super. Ja uważam, że warty zobaczenia i warty zobaczenia w takim kinie, gdzie jest dobre nagłośnienie, bo ten film bardzo mocno bazuje na tym, że ma dobry po prostu dźwięk. I piękny obraz. I po prostu zobaczenie tego na dużym ekranie i przeżycie tego. Ja w ogóle nie czułam, że mi minęły te 3 godziny w kinie. Zobaczyłabym to jeszcze raz z miłą chęcią, ale na razie mamy inne filmy do zobaczenia. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o Dune i nasze tutaj podejście do tego filmu. Na razie szukujemy się na jakieś inne seanse. A jeżeli chodzi o serial, który oglądamy, to jest to Shogun na Disneyu. I odpaliliśmy to, bo ja właściwie tak zarzuciłam. No i... Przepraszam. Jest późno. Tak. Bo widziałam po prostu wszędzie reklamy i po prostu strasznie mnie to intrygowało już po pierwszym odcinku. Mówi Adamowi, chodź odpalimy sobie tego Shoguna. I to jakby jest remake, tak? Bo ten serial już był kiedyś dostępny. Moja mama mówiła, że oglądała tą pierwszą wersję i się jej właśnie teraz jak oglądała tą, to tak się jej to połączyło i się zapytała, czy to jest możliwe. Powiedziała mi, że tak. Oprócz tego jest to serial oparty na faktach, to znaczy na prawdziwych wydarzeniach historycznych, a jeszcze w ogóle jest książka o tym samym tytule, więc jest to też na motywach powieści, czy właśnie adaptacja, ekranizacja. Nie sprawdzałam, czy to jest na motywach, czy to jest ekranizacja, czy to jest adaptacja. W każdym razie na Legimi jest też audiobook właśnie z tą książką o tym samym tytule, także jeżeli was taki temat historyczny interesuje. Akcja rozgrywa się, jak dobrze pamiętam, w 1600 roku, kiedy była ta wielka wojna w Japonii. Ale nie wiem, czy teraz nie mylę. W każdym razie czuć tam pieniądz. Jest brutalnie, jest dużo polityki, jest dużo takich fajnych elementów kulturowych i historycznych. To znaczy, ja jestem zachwycona tym serialem. No, mógłbym za film robić taki budżetowy wysoko. I cieszę się, że w sumie jest to serial, bo dzięki temu te wszystkie wątki są tak super dopracowane, że na przykład jak ona jest tam, tam główna bohaterka jest tłumaczką, bo wszystko zaczyna się w momencie, kiedy tam właśnie do brzegu dobija statek z Europy i po prostu jeden z mężczyzn, który jest na tym statku, po prostu no, zaczyna tam po prostu żyć. Tak. Że obcuje z tym Japonią. Tak, dokładnie. Z mieszkańcami. Się poznaje tam historię, kulturę. Tak. No i tam ma różne perypetie i tak dalej. No ale jest jedna kobieta, która tłumaczy właśnie i pewnie w filmie byłoby to tak ucięte, że od razu by, a tutaj właściwie zobacz, że oni wszyscy mówią po japońsku i ona to tłumaczy. I my tak jakby dwa razy słyszymy to samo. Ale to jest taki fajny po prostu smaczek, jak ona niekiedy to tłumaczenie przekłada. To znaczy, że po prostu ona jest tą taką kalką kulturową, że on na przykład będąc takim nieokrzesanym Brytyjczykiem mówi nie, coś tam ona i się pokłania i tam mówi, że niestety, ale tam właśnie on nie jest zachwycony tą propozycją i to tak ładnie ubiera w słowa. No w każdym razie jakby czuć po prostu cały ten klimat i to jest super i bardzo cieszę się, że właśnie ta to jest jako serial, bo dzięki temu właśnie jest to tak fajnie rozciągnięte i możemy się w to czuć. No i te takie różnice kulturowe fajne są. Mhm.
I historia. I co jeszcze dużym dla mnie plusem jest, że odcinki wychodzą co tydzień, bo gdyby one były za jednym rzutem rzucone, nie, w jednym rzucie były rzucone, to byśmy to zobaczyli pewnie w jakiś weekend, gdzie mielibyśmy wolne, chociaż jest to aktualnie niemożliwe, ale by tak było, żebyśmy cisnęli te odcinki codziennie i tak byśmy się w ogóle nie jarali. A tak, dzięki temu, że czekamy co tydzień na ten odcinek, to jest to jakby takie wyczekiwanie, że kurczę, teraz ten wtorek jest ten odcinek i musimy zobaczyć. Zgadza się ze mną? Cieszę się, że ze mną się zgadzasz. Wszystko powiedziałam, Adam, już błagam, powiedz już, że chcesz się pożegnać. Adam jest po pracy, przyznaje się bez bicia jeszcze dodatkowo. Nie wiemy, czy ma na coś uczulenie, czy coś go zbiera, nie czuję się najlepiej. Także dziękujemy ci, Adasiu, że zechciałeś tutaj kiwać głową przy moich wypocinach. Czy ty coś chcesz do tego dodać? Nie, to wszystko. Wszystko. Dobra. Okej, kochani. Także dajcie znać w komentarzach, czy byliście na Dune, czy wybieracie się na Dune, albo czy oglądacie Shoguna. Jeszcze do Shoguna wam tylko dodam, że jest brutalnie, więc naprawdę warto. I z tego miejsca chciałam wam podziękować za to, że zechcieliście ze mną spędzić dzień. Niedługo będę też nagrywała kolejnego vloga. Chciałam wam życzyć wszystkiego dobrego, jeżeli obchodzicie święta, jeżeli po prostu macie teraz jakiś taki wolniejszy czas, to również wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!